Kasiu, my się dzisiaj znajdujemy na premierze bajki Biedronka i Czarny Kot. Powiedz mi, dubbingujesz jedną z ról. Czy dubbingowanie popularnej kreskówki, bajki jest trudniejsze niż od takiej, która dopiero wchodzi na rynek? Myślę, że nie ma znaczenia. Po prostu jeśli się to robi no, na co dzień, to jest to po prostu praca i wykonujemy każdą z tych rzeczy z taką samą energią. Właśnie, dubbing to jest, mam wrażenie, twój świat. Odnajdujesz się w tym wspaniale. Powiedz mi, w czym ta praca jest dla ciebie urokliwa? Przede wszystkim bardzo dużo fanów z tego mamy. Można się pośmiać, można pożartować i można po prostu mieć też swobodę takiego wolnego zawodu, tak? Czyli umawiam się na nagrania, kiedy po prostu i mi pasuje, i studio pasuje, więc to jest taki dosyć elastyczny zawód, ale bardzo fajny. A co jest najtrudniejsze w tym zawodzie? Myślę, że początki, czyli generalnie w ogóle zaczęcie i dostanie się do studia dubbingowego. Ale jak już tam się załapie tego bakcyla i otworzy przede wszystkim, bo to też nie jest tak, że wystarczy tylko głos, tylko troszkę trzeba opanować parę rzeczy i poćwiczyć, to myślę, że już potem się idzie z falą. No właśnie, wspomniałaś tutaj o tym, że te początki, dostanie się do studia są bardzo trudne. To co byś poradziła młodym aktorom, zaczynającym swoją dopiero ścieżkę zawodową, aby oni dostali się do studia dubbingowego, bo o tym na przykład marzą od lat? Myślę, że w obecnym momencie, myślę, że najlepiej zacząć od warsztatów dubbingowych albo od szkółki, jeśli się jest dzieciakiem. Na przykład ja mam akademię swoją dubbingu, można po prostu zobaczyć, z czym to się je tak naprawdę, bo to się może wydawać właśnie, że właśnie tylko mówimy i tak dalej, ale tam jest dużo rzeczy składowych, które na ten dubbing się składają. W sensie trzeba opanować parę rzeczy i fajnie jak ktoś, czy ja, czy ktoś inny prowadzący takie warsztaty po prostu troszkę pokaże po prostu na czym to polega, jak to ugryźć i samemu potem ćwiczyć. A czy osoba spoza branży, właśnie spoza tego świata aktorskiego ma szansę, aby zaistnieć w dubbingu? Ja nie jestem aktorką wykształconą i jakoś mi się udało, więc wydaje mi się, że tak. To gratuluję w takim razie i tak naprawdę udało ci się zaistnieć też na Oscarach, jakby nie było. No tak, co mogę powiedzieć, taka prawda. Może się pewnego razu okazać, że ktoś, siedzimy sobie w takim studio dubbingowym, zamknięci, nikt nas nie widzi, a otrzymamy taki telefon, halo, może chcesz pojechać na Oscary? No i może się takie coś wydarzyć, więc w zasadzie to nie zna się ani godziny, ani miejsca, ani osoby, która nam pomoże. Myślę, że po prostu to jest dużo, dużo przypadku i jakiegoś takiego szczęścia. Trafa. No właśnie, Kasiu, jak zareagowałaś na informację, że zaprosili cię na ceremonię rozdania Oscarów? Na początku oczywiście nie uwierzyłam, potem się zastanawiałam, czy to na pewno te Oscary, a później no, był duży stres, bo całe przygotowania i do końca nie było wiadomo, czy w ogóle to się wydarzy, bo też bardzo krótki czas był od momentu tego telefonu do załatwienia wizy i wszystkiego, więc zanim to wszystko się zebrało, to naprawdę duży stres, czy to na pewno się uda, więc no ale potem to wiadomo, no już cudowny czas. Nie trwały przygotowania do tego finałowego występu na gali? My byłyśmy tam 3 dni, więc oprócz tego, że znałyśmy piosenkę, każda w swoim języku, no to tam miałyśmy próby właśnie choreograficzną, nawet kilka, żeby dobrze wejść w dobrym miejscu na scenie, żeby poznać topografię sceny, no i oczywiście muzyczną, z autorem między innymi muzyki, czyli Robertem Lopezem, właśnie do Krainy Lodu, do Coco i do wielu musicali, więc to taki był moment, myślę, wyjątkowy i w moim serduszku na zawsze zapamiętam. A powiedz mi, oczywiście Polska była się bardzo dumna, ale powiedz mi, co było bardziej stresujące? Występ na tej scenie przed bardzo znanymi hollywoodzkimi gwiazdami, czy myśl, że śpiewasz do milionów na świecie? Tego drugiego to chyba w ogóle nie, jakoś nie myślałam o tym. Bardziej ta sytuacja, że to jest to miejsce, że to są ci ludzie, aczkolwiek to był teatr, więc miejsce mi znane, więc tak
w sensie no znane, no nie akurat ten teatr, ale wiadomo, że wiem, jak wygląda to wszystko od kulis, prawda? I też w wielu programach brałam udział, więc mam jakieś takie doświadczenie. Myślę, że komuś, kto nie ma doświadczenia, byłoby trudniej się odnaleźć. A ja jakoś taką pewność, oni też dopilnowali, żebyśmy my wszystko wiedziały, żeby wszystko było tip-top, więc myślę, że nie zostałyśmy tam po prostu rzucone, wiesz, na głęboką wodę, tylko poprowadzone, więc wszystko naprawdę było na najwyższym poziomie. Czym ten świat Hollywood zaskoczył Ciebie, jak tam już byłaś? Nie wiem, chyba, że to jest po prostu tak jak u nas, tylko inna obsada. W sensie, że to są normalni ludzie i mają też swoje przyjaźnie i sympatie i jakby widać to było też na tym widowni. Oczywiście też niesamowita organizacja tego przedsięwzięcia. Każdy musiał być po prostu w garniturach, w smokingach, nie tylko na czarno, na przykład cała obsługa, prawda? Więc wszystko w kulisach też przygotowane do tego, że być może ktoś zrobi jakieś zdjęcie, więc no naprawdę organizacja była na najwyższym poziomie i to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. A czy oni mieli tam jakiś na przykład plan B, gdyby się coś wydarzyło nagłego, niespodziewanego, że nagle dublera podstawimy? Nie mam pojęcia, ale raczej chyba nie, no nie sądzę, nie wiem, nie mam pojęcia, nie wiem. Czy powtórzyłabyś tą przygodę? No bardzo chętnie, bardzo. Oczywiście, ale myślę, że teraz pora na innych i mam nadzieję, że czy ta wytwórnia, czy inne pójdą za tym tropem i też kiedyś jeszcze zrobią coś takiego, bo myślę, że im więcej osób skorzysta z takiej możliwości, tym lepiej, fajnie jest przeżyć coś takiego. Więc życzę wszystkim artystom, żeby zadzwonili do nich z taką propozycją. A ja Tobie zaś życzę Krainy Lodu 3. No podobno ma być, więc ja bardzo już się cieszę i trzymam kciuki, żeby były piosenki.